Szanowna Rado, Szanowni Radni, dziś stoimy przed problemem likwidacji, czy też stopniowej likwidacji, jak się dzisiaj nadmieniamy, za którą przemawia, likwidacji szkoły, za którą przemawia historia, tradycje, dorobek, osiągnięcia, majątek, baza dydaktyczna, wyjątkowy klimat, całe rzesze absolwentów, obecni uczniowie, zaangażowani nauczyciele i inni pracownicy. Środowisko lokalne, a przeciwko niej świadczą wyliczenia i statystyki. Doprowadzić szkołę, nawet dobrze funkcjonującą, do groźby likwidacji jest możliwe, co widać na przykładzie naszej przyrodniczej. Dzisiejsze statystyki pokazywały, w którym momencie nastąpiło załamanie rzeczywiście liczebności uczniów naszej szkoły. Jak doprowadzić szkołę do takiego stanu? Ja Państwu przedstawię, jak to może wyglądać na przykładzie naszej przyrodniczej. Najpierw należy wbrew społeczności szkolnej osadzić w niej niewłaściwego dyrektora, którego działalność w zastraszającym tempie osłabi placówkę, choćby przez pozbawianie jej majątku oraz bazy dydaktycznej. Następnie, kiedy z powodu determinacji grona pracowników zostanie on już odsunięty, zastosować szereg zaniechań, uniemożliwić kształcenie uczniów w dotychczas wiodącej branży, tu branży gastronomicznej, która przynależy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tłumacząc to względami organizacyjnymi lub porządkowaniem sieci szkół, wmówić szkole i społeczeństwu, że jest mniej wartościową placówką od innych, a nauczycielom, że nie mają pomysłu na nią, mimo wielu trafnych inicjatyw, które później z powodzeniem są realizowane w innych szkołach. W dobie kryzysu demograficznego wiele szkół w ten sposób się wspierało, tworząc właśnie licea. Nam tego robić nie było wolno. Można było przejąć inicjatywę w innych szkołach. Co roku wypuszczać opiek społeczny informacje o likwidacji szkoły. I zamiast rzeczowego dialogu, jak zaradzić kryzysowi spotęgowanemu potężnym niżem demograficznym, przyglądać się, jak z roku na rok spada jej popularność oraz liczba uczniów. Szkoła z 60-letnią historią i bogatymi tradycjami, którą kieruje od nieco ponad 2 lat, a jako dyrektor od 17 miesięcy, znalazła się w takiej sytuacji. Została sprzedzona w 2008 roku i efekty tego są wciąż obecne do dzisiaj. Dokładnie widać to w corocznym spadku liczby uczniów przedstawianym przez Państwa począwszy od 2009 roku. Po 8 latach głębokiego kryzysu, nie zawinionego przez szkołę, Państwo również o tym mówicie, spotęgowanego potężnym niżem demograficznym, doszło rok temu do konstruktywnych rozmów z Państwem, radnymi, za co serdecznie dziękuję i za co jestem niezmiernie wdzięczna. Szkoła gwałtownie przyspiesza ze wzrostem jakości pracy, poprawą wizerunku i pozytywną promocją. Jednak na rozwiązanie wszystkich problemów potrzeba trochę więcej czasu. Wychodzenie z kryzysu to proces dłuższy niż 5 miesięcy, a jego efekty w postaci lepszego naboru mogą przyjść w ślad za poprawą jakości, wizerunku, spokojem i rzeczywistą współpracą. Nie wolno przejść obojętnie obok znaczącej poprawy jakości pracy, wyników egzaminów zawodowych i matur, które plasują technikum numer 6 wyżej niż inne uznane w powiecie szkoły, w połowie rankingu. W 2016 roku wszystkim obszarom działalności szkoły przyglądali się wizytatorzy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, prowadząc całościową ewaluację zewnętrzną. I trudno o wyższe oceny spełnienia wymagań państwa. 11 z 12 szkół realizuje na najwyższym poziomie, a spełnia wszystkie bez zarzutu. Nasza szkoła się doposaża również dzięki tutaj współpracy ze starostwem, ale również i z instytucjami zewnętrznymi. Uczniowie wyjeżdżają na bardzo atrakcyjne praktyki zagraniczne, również we współpracy ze starostwem, ale i z instytucjami zewnętrznymi. Nie tylko organizowane właśnie przez starostwo. Poprawia się nabór. To chcę podkreślić. Może nabór ilościowy, Państwo mówicie, niezadowalający. Pewnie, że chcielibyśmy mieć więcej uczniów, ale nabór jakościowy wyraźnie się poprawia. Jest to dobry prognostyk na przyszłość. Szanowni Państwo radni, należy przyjrzeć się specyfice tej szkoły. Pan starosta mówi, jedynej w regionie. Czy to nie powód, żeby stała się ona wizytówką powiatu i przy odpowiednim wsparciu, współpracy i promocji
skoro i tak ma już zasięg regionalny? Zawody, w których kształcimy, są naprawdę atrakcyjne i zgodnie z prognozą na 2017 rok w powiecie głogowskim znajdują się w grupie zawodów w równowadze, a nawet w deficycie. Warto przyjrzeć się demografii. Tutaj była mowa o demografii. Najniższy poziom jest już za nami. To właśnie zeszłoroczny rocznik absolwentów gimnazjum. Od teraz z roku na rok będzie wzrastała liczba kandydatów do szkół średnich, a za 2 lata spotkają się tam 2 roczniki, które pozostaną w szkole nie przez 4, ale przez 5 lat. Moja szkoła jest w stanie pomieścić swobodnie 15 oddziałów, czyli po 3 w każdym roczniku. Jest to zupełnie realna wizja. Fakt likwidacji szkoły o określonej specyfice jest sprzeczny z rządowym programem wspierania kształcenia zawodowego, który nie o zubożaniu puli zawodów mówi, a o różnorodności i dostosowywaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i angażowaniu pracodawców w ten proces. Technikum nr 6 wypracowało bardzo dobrą współpracę z pracodawcami, którzy wysoko oceniają umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne naszych uczniów. Niewątpliwie koszty szkoły są niemałe, a konieczność zasilania jej budżetu dla samorządu dotkliwa. Jednak szkolnictwo zawodowe wszędzie wymaga nakładów środków własnych, co nie oznacza konieczności zubożania branż. Wielokrotnie publiczne przedstawianie wyników finansowych szkół nie oddaje rzeczywistego obrazu. Do kosztów kształcenia uczniów w szkołach zawodowych nie dolicza się kosztów generowanych przez Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej. Około 3 milionów złotych rocznie, nie uwzględniając bardzo kosztownych inwestycji. W ten sposób stawia się technikum nr 6 w bardzo niekorzystnym kontekście, zmanipulowanym obrazie kosztów kształcenia uczniów poszczególnych szkół. Takimi danymi byliśmy w poprzednim roku wielokrotnie atakowani. Jakie rzeczywiste koszty wynikną z likwidacji technikum nr 6 lub stopniowej likwidacji technikum nr 6? Skoro niemal 80% budżetu stanowią koszty zatrudnienia pracowników, a tylko około 20%, to jest na ten rok 484 tysiące złotych, czyli 1,1% wydatków na oświatę. To koszty funkcjonowania i działalności statutowej szkoły. Przecież według zapewnień etaty pracownicze zostaną utrzymane, a uczniowie przeniesieni do innych szkół również podniosą koszty ich funkcjonowania. Przepraszam, tutaj już nieaktualna informacja, bo według tej nowej propozycji uchwały nasi uczniowie mają nie zostać przenosiami do innych szkół, a pozostać w tej szkole i wypełniać coraz bardziej pustą szkołę, tak? Rozumiem, że jest to zdecydowanie bardziej opłacalne, skoro państwa nie, skoro naszego powiatu nie stać na utrzymanie szkoły na ten moment, to czy rzeczywiście będzie stać utrzymać wygaszaną szkołę, gdzie ostatecznie w ostatnim roku zostanie kilkudziesięciu uczniów i tworzenie. Nie ma mowy o tym, żeby baza dydaktyczna została stopniowo przekazywana innym szkołom. Nasi uczniowie od początku do końca uczą się na konkretnym sprzęcie, na konkretnym wyposażeniu. Nie da się przenieść aż do zakończenia cyklu kształcenia, czyli tak naprawdę po 4 latach kształcenia. Mówimy o wygaszaniu, czyli w tamtej szkole, w której będą na nowo otwierane kierunki, rozumiem, przez 3 lata młodzież będzie się uczyła bez wyposażenia lub będzie stać powiat na to, żeby te kierunki na nowo doposażyć. Jestem ciekawa, czy rzeczywiście zostały wyliczone koszty wprowadzenia tej uchwały w życie. W naszej szkole od lat kształci się młodzież pochodząca w 40% spoza powiatu. Wybrała tę szkołę ze względu na jej kierunki kształcenia i jak deklaruje, nie zdecydowałaby się uczyć w Głogowie, gdyby nie te właśnie zawody. W
projekcie uchwały mówi się o zachowaniu naszych zawodów w innych szkołach, teraz tworzeniu na nowo, tak? Tylko jaką mają one rację bytu tam, skoro olbrzymim wysiłkiem przez 60 lat budowaliśmy wyjątkową bazę dydaktyczną, nieobecną w żadnej innej szkole, której w żaden sposób nie da się przenieść. Może Państwo nie wiecie, ale dla naszych kierunków kształcenia nie wystarczy książka, ławka, tablica interaktywna, najlepsza pracownia komputerowa, 400 gatunków i odmian roślin, drzew, krzewów, pnączy, bylin, konieczne do nauki zawodu technik architektury i pracy. I po części technik leśnik. To mały ogród botaniczny, którego nie jesteście w stanie Państwo docenić. Praktycznej wiedzy o roślinach, umiejętności ich rozpoznawania, zastosowania i prezentacji nie da się nauczyć nawet z najlepszego podręcznika, ani w najnowocześniejszej pracowni informatycznej, jaką tutaj próbujecie nas przekonać do tego, że tam będzie lepiej. Bezpiecznego i wszechstronnego wykonywania ćwiczebnych pomiarów terenowych na tym zróżnicowanym topograficznie terenie oraz na założonej przez siebie osnowie geodezyjnej. W obecnej chwili korzystamy z 7 specjalistycznych pracowni zawodowych, warsztatów szkolnych, maszyn, urządzeń i narzędzi, a także pojazdów, buza i autobusu szkolnego oraz ciągnika rolniczego z przyczepą do nauki jazdy. Wszystkie te elementy są niezbędne do wypracowanego modelu nauczania zawodowego. Niemożliwe wydaje się zapewnienie porównywalnych warunków kształcenia w szkole w środku osiedla Kopernika. Bezpieczna. Bezpieczna nauka jazdy w terenach przyszkolnych w wymiarze 20 godzin dla każdego ucznia dwóch zawodów jest czymś nierealnym w tamtym miejscu. Dodatkowo niemożliwy jest podział bazy dydaktycznej pomiędzy poszczególne roczniki. O tym przed chwilą już mówiłam. Jako dyrektor odpowiadam za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i wychowawczego uczniów mojej szkoły i z całą stanowczością mówię o zagrożeniu tego procesu w przypadku prób przeniesienia, jak również rozdzielenia bazy dydaktycznej do różnych szkół. Wbrew pozorom są to spójne terenowe kierunki kształcenia i w każdym z nich koniecznym wyposażeniem jest chociażby sprzęt geodezyjny. W końcu, choć wcale nie mniej ważne są względy ludzkie, w tej szkole jest coś, czego próżno szukać w każdej innej. Jest wyjątkowy klimat, prawdziwie przyjazna atmosfera, wysokie poczucie bezpieczeństwa, indywidualne, podmiotowe podejście do każdego ucznia, brak poważnych problemów natury opiekuńczej i wychowawczej, a nade wszystko naturalny, wzajemny, niewymuszony szacunek pomiędzy członkami społeczności szkolnej. To te silne więzi i wysoki poziom kultury, przyjazne nastawienie zachwyciły wizytatorów kuratorium i zachwycają każdego gościa naszej szkoły. Szkoda, że tak rzadko bywają u nas przedstawiciele starostwa, bo może zrozumieliby, że jest to wartość, którą należy chronić jako coś wyjątkowo cennego. Nie sposób nie wspomnieć. Nie sposób nie wspomnieć o braku konsultacji i informacji w stosunku do dyrekcji, grona pedagogicznego, pozostałych pracowników, uczniów i rodziców. Pomijając oczywiście wypowiedź pana starosty przed kamerami lokalnych mediów jesienią 2016 roku. Aż do dnia 25 stycznia 2017 roku, kiedy to na mój wniosek doszło do spotkania z panem starostą i uzyskania wiedzy o rzeczywistych zamiarach. Pan starosta odrzucił prośbę o spotkanie z rodzicami przekazywaną przeze mnie ustnie podczas spotkania oraz na piśmie przez rodziców. Pismo z dnia 9 stycznia 2017 roku pozostawione bez odpowiedzi. Nie zapytał również uczniów, jakie są ich oczekiwania, ani nie wyjaśnił żadnych ich wątpliwości. Nie przyjrzał się specyfice szkoły i problemom wynikającym z tego typu posunięć. To pierwszy
pierwszego i jedynego do dzisiejszego dnia spotkania z przedstawicielami młodzieży i rodziców doszło podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i to ze względu na to, że ci przedstawiciele społeczności szkolnej pojawili się na tym posiedzeniu. Przy podejmowaniu decyzji warto wysłuchać zapowiedzi dolnośląskiego kuratora oświaty, który zdecydowanie sprzeciwia się likwidacji szkół. Szczególnie wskazuje na konieczność wsparcia małych szkół jako tych bardzo cennych, gdzie nauczyciel jest najbliżej ucznia. Szanowni Państwo radni, podejmując dziś decyzję w sprawie likwidacji szkoły, którą mogę z czystym sumieniem nazwać szkołą przez duże S, z olbrzymim dorobkiem, pięknymi tradycjami, niezwykle doniosłą rolą w społeczeństwie lokalnym, mecenasa polskiej ekologii, szkoły odznaczonej złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej. Słuchajcie się w głosy społeczeństwa, które was wybrało, abyście właściwie reprezentowali ich poglądy, potrzeby i wolę. Czy 2081 podpisów społecznych pod brakiem zgody na likwidację technikum numer 6 w jakimś stopniu przekonuje państwa, to tylko pospiesznie zebrana opinia w środowisku przez uczniów szkoły. Tu jest 2081 podpisów pod brakiem zgody na likwidację szkoły. Czy 109 podpisów uczniów ostatnich klas trzech głogowskich gimnazjów, którzy myślą o przyjściu do tej szkoły, może coś znaczyć? Z nami nie wiem, czy jeszcze dali radę wytrzymać. Byli tu kandydaci do naszej szkoły. Nie wiem, czy jeszcze są. Bardzo długo trwa ta sesja. Są, widzę, że są. Liczę, że podejmiecie Państwo właściwą decyzję. W naszym odczuciu, czy likwidacja, czy stopniowa likwidacja, jest to olbrzymia krzywda społeczna i olbrzymia strata w historii, tradycjach miasta. Nawet jeżeli nasi uczniowie pozostaną w tym budynku, tak jak ta na kolanie sporządzona w tej chwili propozycja uchwały, o której rodzice dowiedzieli się chwilę przed radą i nie wiem, czy zostanie to nazwane konsultacjami z rodzicami. Wydaje mi się, że nie ma to takich znamion. To w żaden sposób nie zmniejszy to krzywdy szkoły. Dziękuję bardzo.